Eugeniusz Romer, witam Państwa i zapraszam na Perspektywy Wschodnie. Jak co tydzień spotykamy się z panem Markiem Budziszem, który dziś jest na urlopie, ale zgodził się na tę rozmowę, także serdecznie pana witam. Dzień dobry. Pan Marek jest oczywiście ekspertem do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu i właśnie sprawy wschodnie tutaj omawiamy, ale te, które mają znaczenie dla Polski. Za chwilę przechodzimy do rozmowy, ale najpierw chcę Państwu jeszcze zaprezentować nasz najnowszy magazyn papierowy, Układ Sił. Dużo informacji na temat Tajwanu. Właśnie Tajwanowi jest poświęcony ten egzemplarz. Tutaj mamy artykuły ekspertów polskich, ale także amerykańskich, japońskich i także z Tajwanu. Także zachęcam Państwa do zapoznania się z tą pozycją. Też chciałem powiedzieć, że spotkała mnie ostatnio miła sytuacja. Sąsiad zaczepił mnie i powiedział, że ogląda nasz kanał Układu Sił, że to jest jeden z najbardziej profesjonalnych kanałów. Także chciałem przy tej okazji, wiedząc, że ten program cieszy się popularnością, pozdrowić pana Marka, także Marek ma na imię, także serdecznie sąsiada pozdrawiam. Teraz przechodzimy już do rozmowy i mamy pierwszą, no myślę, poważną rzecz do omówienia, to znaczy list kilkudziesięciu ekspertów, którzy piszą do głów państw NATO o tym, że chcieliby, żeby podczas najbliższego szczytu w Waszyngtonie Ukrainie nie proponować członkostwa w sojuszu, bo to może zachęcić Rosję właśnie jeszcze bardziej do prowadzenia wojny, a wręcz w przypadku udzielenia gwarancji z artykułu 5 Ukrainie może powodować późniejsze podziały wewnątrz sojuszu. W jaki sposób i czy w ogóle temu państwu pomagać? Chcę pana zatem zapytać, no, jak pan ocenia tego typu logikę i jak bardzo ona w pana ocenie jest też rozpowszechniona na Zachodzie? Tu mamy do czynienia z wspólnym wystąpieniem kilkudziesięciu ekspertów do spraw polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, którzy generalnie rzecz biorąc związani są z takim nurtem realistycznym w myśleniu o polityce zagranicznej. Najbardziej znanymi z tych, którzy sygnowali ten list, no są tacy jak John Mersheimer, Anatole Lieven, Stephen Walt czy Barry Posen. I to oczywiście trochę ich sytuuje, znaczy te zakorzenienie w tym realistycznym nurcie myślenia o polityce trochę ich sytuuje w całym tym, całej tej debacie czy dyskusji, która dzisiaj trwa, dotyczącej oczywiście przyszłości porządku regionalnego, przyszłości Ukrainy i członkostwa ewentualnego Ukrainy w NATO. Oni tam stawiają dalej idącą tezę, otóż uważają, iż Ukraina w ogóle nie powinna w dającej się przewidzieć przyszłości, a być może nigdy, otrzymywać jakichkolwiek zapewnień czy deklaracji, które by wskazywały na to, że może ona zostać przyjęta do NATO. I oni tam używają następującego argumentu. Otóż po pierwsze uważają, że jeżeli teraz państwa NATO będą mówiły o tym, że członkostwo może mieć miejsce, ale po zakończeniu wojny, bo takie stanowisko było do tej pory formułowane, to to w gruncie rzeczy będzie działało na rzecz przedłużania konfliktu, no bo Putin będzie i rosyjska elita władzy będą rozumieli, iż tak długo, jak długo trwa wojna, nie zostanie zrealizowane posunięcie, które Rosja odczytuje jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Więc w tym sensie mówienie o tym, że Ukraina stanie się członkiem paktu po wojnie, w gruncie rzeczy obiektywnie rzecz biorąc, przyczynia się do przedłużania wojny. Ale oni tam idą trochę dalej i mówią, że Ukraina też nie może stać się członkiem paktu, nawet jeśli by wojna uległa zamrożeniu, czy jakiś proces pokojowy został uruchomiony, z tego prostego powodu, że ryzyko starcia z Rosją będzie zawsze istotnym ryzykiem i w tym sensie Stany Zjednoczone nie mogą przyjmować na siebie. Oni oczywiście piszą ten list z punktu widzenia, jak rozumieją interesy amerykańskie. I w związku z tym nie mogą Stany Zjednoczone przyjmować na siebie zobowiązań, które mogą w konsekwencji doprowadzić albo do wojny z Rosją,
albo jeśli nie zostaną zrealizowane te zobowiązania, tu jest oczywiście mowa o artykule 5, mogą doprowadzić do rozpadu Paktu Północnoatlantyckiego, który straci w takim układzie rację bytu. No bo po co komu wielostronny Pakt Bezpieczeństwa, jeżeli jedno z państw zaatakowane nie uzyskuje realnej pomocy wojskowej od głównego gracza wojskowego w danym sojuszu. Więc w tym sensie oni uważają, że obecna strategia Stanów Zjednoczonych i generalnie rzecz biorąc NATO wobec Ukrainy powinna zostać zrewidowana, bo albo wojna będzie trwała bardzo długo, albo wręcz istnieje ryzyko wciągnięcia do wojny państw NATO. I w tym sensie to jest istotny głos również z tego powodu, że w gruncie rzeczy on jakoś współbrzmi z tym, co mówią doradcy prezydenta byłego Donalda Trumpa, ubiegającego się o nową kadencję. Bo jeśli posłuchamy tego, co mówi, nie wiem, Elbridge Colby, senator Vance, czy generał Kellogg, czy Nick Patel, tych różnych ośrodków mamy tam dużo, no to to przesłanie, które się wyłania, jest takie, powiedziałbym, w gruncie rzeczy co do istoty zbieżne z przesłaniem zawartym w tym liście, o którym mówimy. Po pierwsze, Ukraina nie jest kluczowym punktem na mapie świata z punktu widzenia interesów amerykańskich. Po drugie, Amerykanie muszą koncentrować się na rejonie Indo-Pacyfiku, a to oznacza, dającej się przewidzieć w perspektywie czasowej, uporządkowane zmniejszenie zaangażowania amerykańskiego w Europie. I w tym sensie wszystko, co jakby opóźnia ten proces przekierowania uwagi amerykańskiej na rywalizację z Chinami, jest sprzeczne z długofalowym interesem strategicznym Stanów Zjednoczonych. To jest w gruncie rzeczy dość podobne stanowisko, które prezentują ci autorzy listu. No ale też mamy moment ważny, kiedy ten list został opublikowany, no bo za kilka dni rozpoczyna się szczyt NATO w Waszyngtonie. No i niewykluczone, chociaż niewiele na to wskazuje, żeby tam jakieś przełomowe deklaracje były sformułowane, ale sama kwestia przyszłości NATO i ewentualnego członkostwa Ukrainy na pewno będzie podnoszona i będzie dyskutowana. Więc w tym sensie w gruncie rzeczy wydaje się, że zaczyna się dopiero dyskusja poważna o członkostwie Ukrainy w NATO. I to, co moim zdaniem warto podkreślić, to ja uważam, że nie tylko ci naukowcy czy eksperci sygnujący list, ale generalnie rzecz biorąc spora grupa państw członkowskich, w tym i administracja amerykańska, nadal stawia kwestię członkostwa Ukrainy w NATO jako kwestię otwartą. Pojawiły się takie doniesienia, iż w komunikacie końcowym przepraszam, w komunikacie końcowym Ukraina będzie jakby ujęta, ale ma się tam ponoć znaleźć zapis, że jest dzisiaj zbyt skorumpowana, aby w ogóle myśleć o członkostwie w NATO. To oczywiście w gruncie rzeczy, w moim odczuciu, jest dość czytelnym sygnałem strategicznym, wysyłanym również do Rosji, czyli takim, że jeżeli rozmawiać o zakończeniu wojny, to w gruncie rzeczy sprawa ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO jest nadal otwartą. Nie robimy żadnych definitywnych, czy nie wykonujemy żadnych definitywnych posunięć, a jeżeli tego nie robimy, no to siłą rzeczy otwieramy, choćby teoretycznie, możliwość dyskusji na temat tego, czy w ogóle Ukraina będzie państwem NATO i tak należy, państw członkiem NATO. W moim odczuciu tak należy odczytywać taką dość powściągliwą postawę administracji Stanów Zjednoczonych i twarde nie dla ukraińskiego członkostwa w NATO ze strony na przykład dyplomacji niemieckiej. Zresztą w tym liście, od którego zaczęliśmy, tam znajduje się taki argument, bo ci naukowcy używają argumentu, że jest niedobrym zjawiskiem, aby Stany Zjednoczone jakby
dla których Ukraina nie jest pierwszorzędnym punktem w pewnej hierarchii celów strategicznych, a żeby Stany Zjednoczone przyjmowały na siebie zobowiązania, w sytuacji, kiedy Europa, dla której Ukraina jest znacznie ważniejszym państwem, po roku 2014, czyli po agresji na rosyjskiej i aneksji Krymu, te państwa europejskie nie wykazały swoją postawą i przyjętymi rozwiązaniami jakby woli głębokiego zaangażowania na rzecz przyłączenia Ukrainy do zachodniej rodziny narodów. No a w związku z tym, jeżeli nawet Europejczycy tego nie robią, no to oni formułują taką tezę, że tym bardziej Amerykanie nie powinni, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wychodzić przed szereg. I to jest, wydaje się, ważna sprawa z tego prostego powodu, że no, Rosjanie, a szczególnie Putin, dość jasno i wyraźnie mówią, iż jednym z warunków zakończenia wojny jest kwestia jakby rezygnacji Kijowa z perspektywy wejścia do NATO. Moim zdaniem bez te negocjacje faktycznie już się zaczęły. To znaczy jeszcze nie mamy do czynienia ze spotkaniem. Nie siedzi Putin i delegacja ukraińska wspierana przez państwa sojusznicze przy stole negocjacyjnym, ale myślenie, na jakich warunkach wojna mogłaby się zakończyć, już się rozpoczęło. I wydaje mi się, taka jest moja teza, no zobaczymy, to czas zweryfikuje, że na Zachodzie raczej również się zaczyna myśleć, czy jakby nawet w perspektywie 10 lat wejście Ukrainy do NATO nie jest zbyt daleko idącym krokiem. To jest niestety niekorzystne z punktu widzenia interesów strategicznych państw wschodniej flanki i Rzeczpospolitej, no ale ten trend jest w moim odczuciu dość wyraźny, zwłaszcza w ostatnim czasie. A pytanie, czy tego typu logika w takim razie wobec tego, co pan mówi, nie jest w zasadzie zgodą na te warunki, które Rosja stawia no niemal od początku tej wojny, to znaczy właśnie deklaracja, że Ukraina nie zostanie przyłączona do NATO, a taka Ukraina, która gdzieś no, charakteryzuje się pewnego rodzaju neutralnością i także słabością pewnie po wojnie będzie no, buforem jakby może rosyjskim, od strony Europy, natomiast no, nie będzie pewnie buforem chroniącym Europę przed Rosją. Więc pytanie, czy także taki scenariusz jest w rzeczywistości korzystny dla długoterminowych interesów Stanów Zjednoczonych, nawet gdyby właśnie przenieść akcenty na Pacyfik, no to i tak trudno sobie wyobrazić, że będzie to korzystne dla Stanów Zjednoczonych, że Rosja będzie miała taką pozycję znacznie silniejszą niż miała przed tą wojną wobec Europy. No to akurat wydaje mi się nie jest przesądzone, dlatego że na przykład jeśli wysłuchać tego, co Trump mówi, no, deklaruje on przecież, że jest w stanie szybko wojnę na Ukrainie zakończyć, to z tego wcale nie wynika taka wizja, że nieprzyjęcie Ukrainy do NATO albo rezygnacja Kijowa z planów członkostwa, to jest to samo, będzie oznaczało podporządkowanie Ukrainy Rosji. Znaczy, tego chce Putin. Putin stawia prócz tego warunku jeszcze kolejny warunek. On mówi o denazyfikacji. To w tym rosyjskim wokabularzu no, w gruncie rzeczy oznacza żądanie zmiany władzy w Kijowie i obsadzenie ludzi, którzy będą uprawiali politykę prorosyjską, no bo tak to zawsze Rosja realizowała i tak to w tym wypadku też należy interpretować. Więc tutaj nie ma na to zgody po stronie na przykład Trumpa, bo tu się pojawia koncepcja. Ja nie twierdzę, że ona jest łatwa w realizacji. Koncepcja, że Ukraina nie będzie członkiem NATO, ale będzie państwem samodzielnym i również państwem dysponującym odpowiednim potencjałem wojskowym, ażeby zagwarantować sobie pokój przez długie lata, czyli będzie państwem, które będzie współpracowało z NATO i będzie uzyskiwało pomoc wojskową. To są dwie różne rzeczy. I dzisiaj w moim odczuciu Zachód, Stany Zjednoczone i też państwa Europy Zachodniej myślą raczej o tej formule.
Ta propozycja Jensa Stoltenberga, Reuters napisał dzisiaj, że ona została uzgodniona. Jeśli to się potwierdzi, to byłoby istotne wydarzenie. Zbudowania specjalnego funduszu, z którego Ukraina otrzymywałaby w sposób stały pomoc wojskową. Tu jest mowa o 40 miliardach euro, to są pokaźne kwoty. No, więc jeśli tego rodzaju rozwiązania będą przyjęte, no to może właśnie oznaczać tę formułę, którą się tam dość roboczo określa mianem Izraela Wschodu, czyli bez członkostwa formalnego w NATO, niewykluczone, że z członkostwem w Unii Europejskiej, no ale jednak z takim wsparciem finansowym, ażeby Ukraina mogła sama zbudować swoje siły zbrojne i doprowadzić je do standardów natowskich czy porównywalnych. No, można nie być członkiem, a można blisko wojskowo współpracować. I to w gruncie rzeczy oznacza to, o czym mówią przedstawiciele Departamentu Stanu, czyli o budowaniu takiego mostu między członkostwem w NATO a obecną sytuacją. Ten most do NATO miałby porządkować sytuację w czasie, kiedy Ukraina jeszcze członkiem nie jest. A jak to będzie długi most, czy on będzie obejmował 10 najbliższych lat, czy jakiś dłuższy okres, to jest dzisiaj jeszcze niedoprecyzowane. Więc w tym sensie to wydaje się trochę coś innego. Znaczy, tu nie ma zgody. I ja nie wykluczam, że w państwach zachodnich jest takie myślenie, iż no, Putin może zgodzić się na tego rodzaju rozwiązanie. Znaczy, dość czytelnie taką filozofię przedstawiał Viktor Orban w czasie niedawnej, takiej niespodziewanej i chyba nie do końca docenianej u nas podróży do Kijowa. On mianowicie zaproponował Zełenskiemu już teraz zawieszenie broni i rozpoczęcie procesu negocjacji pokojowych, który w świetle tej interpretacji Orbana, no, będzie długim procesem, ale tam się znalazły też takie stwierdzenia, które Ukraina wydaje się nie być gotowa dziś przyjąć, a mianowicie mowa jest o przyjęciu no, takiej formuły status quo, czyli w gruncie rzeczy pozostawienia tych terenów, które Rosjanie okupują w ich władaniu. No i to jest oczywiście dzisiaj pewien punkt sporny. Ale sam fakt jakby mówienia i takiej narastającej presji na Ukrainę, ażeby zacząć szukać rozwiązań politycznych zakończenia tej wojny, jest dość czytelny. Tu jeszcze co innego jest ciekawe. Otóż Orban, Węgry objęły przewodnictwo w Unii Europejskiej, więc w tym sensie on miał pewien mandat, żeby tam pojechać. No ale Orban kilka dni temu spotkał się z kanclerzem Scholzem. I wydaje się, że to jakieś ustalenia, które były poczynione wówczas, dotyczą również kwestii Ukrainy i zakończenia wojny na Ukrainie. W związku z tym no nie można wykluczyć, to jest pewna hipoteza, że Orban nie prezentował wyłącznie własnego stanowiska. Być może prezentował stanowisko również Niemiec, a to by oznaczało, że mamy do czynienia ze znacznie poważniejszym zamiarem, niżli tylko formułowanym przez lidera Węgier. Więc skoro presja na Ukrainę właśnie, żeby szukać tych politycznych rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do wojny, wzbiera na sile presja ze strony być może Stanów Zjednoczonych, ale także właśnie europejskich partnerów, no to pytanie, jak Ukraina na to reaguje, no bo nie ulega wątpliwości, że władze Ukrainy widzą to i czują to. I mieliśmy wywiad, którego udzielił prezydent Wołodymyr Zełenski Bloombergowi i powiedział tam, że Putin być może zostanie zaproszony na kolejną konferencję pokojową, taką, która niedawno odbyła się w Szwajcarii, gdzie do niedawna no, to było niemożliwe i Ukraina twardo mówiła, że z Rosją nie będzie rozmawiać no,
sama przedstawiła swoje warunki tego, co musi się wydarzyć, żeby pokój nastał. No i przede wszystkim, jak rozumiem, było to zwrócenie właśnie tych terytoriów, które Rosja zajęła, w tym także Krymu. Więc pytanie, czy to jest właśnie jakieś świadectwo na pewnego zmiękczenia postawy Ukrainy? Wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką próbą poszukiwania możliwości wykonania jakiegoś ruchu do przodu. Jeżeli to określamy mianem zmiękczenia stanowiska Ukrainy, to można się z taką tezą zgodzić. Chociaż przedstawiciele państwa ukraińskiego wysyłają różne sygnały, często dość rozbieżne czy sprzeczne. No, na przykład Andrii Jermak mówił niedawno, że Ukraina jakby nie zgodzi się na formułę inną niż jakby odzyskanie swoich terenów okupowanych przez Rosjan. To samo mówił w takim długim wywiadzie Ihor Żowkwa, doradca Zełenskiego do spraw polityki zagranicznej, jakby zwracając uwagę czy przypominając, że nadal te 10 punktów Zełenskiego są pewną platformą polityczną, która Ukrainę obowiązuje i jest propozycją w zakresie rozwiązania sytuacji. No ale ta sytuacja jest z punktu widzenia Ukrainy, delikatnie sprawę ujmując, bardzo niekorzystna. Oczywiście postępy rosyjskiej ofensywy osłabły. Tutaj niewiele wskazuje na to, żeby Rosjanie byli w stanie w jakimś krótkim czasie zgromadzić na tyle duże siły, żeby znowu ruszyć do natarcia i zagrozić poważnie ukraińskim liniom obrony. No ale to nie zmienia faktu, że strategicznie Ukraina też jest niezdolna do budowy sił, które byłyby w stanie odzyskać inicjatywę, co tym bardziej wyprzeć Rosjan z tych okupowanych terytoriów. Więc mamy taki trochę pat strategiczny. A Ukraina, siły Ukrainy ulegają wyczerpaniu. No, to jest naturalny proces w czasie wojny na wyniszczenia, a z takim konfliktem mamy obecnie do czynienia. I Zełenski już na niedawnym szczycie państw Unii w Brukseli mówił o potrzebie poszukiwania jakichś rozwiązań pokojowych, nie precyzując jeszcze, nad czym one mają polegać. Ale w tym wywiadzie dla Bloomberga on powiedział kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, powiedział, adresując swoje słowa do Donalda Trumpa, że jeżeli ten ma pomysł czy plan zakończenia wojny na Ukrainie, no to powinien go dzisiaj przedstawić, bo Ukraina chce wiedzieć, czy będzie po wyborach listopadowych walczyła wspierana przez sojuszników, czy sama. Z tych słów należałoby wyciągnąć wniosek, że w Kijowie liczą się z możliwością, iż na przykład ta pomoc ze strony Ameryki osłabnie, co wydaje mi się jest pochodną działań, które podjęło NATO, przygotowując się trochę na zmianę władzy w Waszyngtonie. No bo NATO przejmuje ten proces wsparcia dla Ukrainy, ma zostać utworzone w Niemczech specjalne dowództwo, tym razem już natowskie, bo Rammstein nie był procesem natowskim. U nas się przyjęło tak na to patrzeć, bo były tam zaangażowane państwa NATO, no ale Rammstein to była typowa koalicja chętnych pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, co ostatnio zrobiono, no to podjęto próbę jakby kontrolowania procesu dostaw sprzętu na Ukrainę oraz procesu szkolenia ukraińskich żołnierzy. W Polsce powstaje duże centrum szkolenia ukraińskich żołnierzy, kontrolowania tego przez NATO. Siedziba tego centrum będzie w Niemczech, jak ujawniła niemiecka prasa, no, ale NATO też podnosi rangę swojego przedstawicielstwa w Kijowie. Więc w tym sensie NATO podjęło pewną próbę asekurowania się na ewentualność przyjścia Trumpa do Waszyngtonu i ewentualnego słabnięcia skali pomocy ze strony amerykańskiej. Ten fundusz, o którym mówiliśmy, jest też tego rodzaju działaniem. Więc tutaj to jest jakby jeden aspekt, ale Zełenski powiedział również rzecz ciekawą, a mianowicie on powiedział o tym, że misja pokojowa powinna być
wspólną misją Chin i Stanów Zjednoczonych. I w tym sensie on też wezwał rząd chiński, ażeby ten wywarł presję na Federację Rosyjską, aby ta z kolei zrewidowała swoje cele wojenne i w efekcie tych działań, jak powiedział Putin, mógłby być zaproszony na kolejny szczyt pokojowy, który będzie się odbywał. W związku z tym tu jest tego rodzaju sekwencja działań, to znaczy Chiny wymuszają na Rosji ustępstwa, rewizję tego stanowiska, z kolei Zachód, i tu jest pewna niejasność, czy ten Zachód obejmuje również Stany Zjednoczone, bo po tych słowach pod adresem Trumpa wcale nie ma takiej pewności, czy w myśleniu Zełenskiego jakby NATO nie jest ekwiwalentem Stanów Zjednoczonych. Ja nie oceniam realizmu tego stanowiska, mówię o pewnej konstrukcji. Ta konstrukcja o tyle jest istotna, że jeżeli do tej układanki włączymy Chiny, to się zaczyna już zupełnie coś innego, bo wtedy Chiny stawałyby się jednym z gwarantów pokoju na Ukrainie, jednym z gwarantów pokoju na Ukrainie i zakończenia wojny. Mogłaby być ta część NATO, którą określamy mianem europejskiego NATO, co oczywiście mogłoby korespondować z tym, co też mówi Trump i jego doradcy. On mówi mianowicie o tym, że w gruncie rzeczy Ameryka jako jedną z możliwości, gdyby państwa NATO nie realizowały tego scenariusza, o którym mówi Trump, to Ameryka mogłaby wprowadzić NATO w stan uśpienia. Takie tezy są tam formułowane. No ale tu oczywiście jest pokazanie dość czytelne, że jeżeli Ameryka podejmie taką decyzję, to może się okazać, że NATO, ale już rozumiane jako europejskie NATO, jest w stanie kontynuować wsparcie dla Ukrainy i jest w stanie wystąpić w roli pewnego mediatora wespół z Chinami po to, żeby do tych rokowań doprowadzić. To jest zupełnie inna wizja. W tej wizji też się mieści rola Viktora Orbana, który w sposób dość czytelny jakby nawiguje Węgry w stronę takiego państwa, które blisko współpracuje z Chinami, a nawet jest pewną ekspozyturą chińskich interesów w Europie. I to jest w gruncie rzeczy dość czytelna, taka, powiedziałbym, groźba pod adresem Donalda Trumpa, jeśli ten wygra wybory, że jeśli będzie podejmował próbę wymuszenia na Ukrainie nieakceptowalnego przez Kijów zakończenia wojny, to może się okazać, iż jakby rozwój wydarzeń doprowadzi siłą rzeczy do usamodzielnienia się strategicznego Europy, która wespół z Chinami będzie w stanie być może i zakończyć wojnę na Ukrainie i doprowadzić do nowych relacji sił, to już w wymiarze globalnym. Taki scenariusz jest potencjalnie niesłychanie groźny dla Stanów Zjednoczonych, no bo jeżeli to nie Ameryka zakończy wojnę na Ukrainie wespół z sojusznikami, tylko jakiś inny układ, to będzie oznaczało w gruncie rzeczy spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych i będzie oznaczało zmniejszenie możliwości, jeśli chodzi o używanie, tak to określmy, NATO w relacji z Chinami. Więc tu się toczy bardzo czytelna, choć brutalna momentami, w rękawiczkach wprowadzona, ale jakby konsekwencje tych deklaracji są daleko idącymi. Gra o to, nie tylko jak zakończyć wojnę na Ukrainie, ale kto będzie tutaj głównym czynnikiem o tym decydującym. Dla Europy, to jeszcze ostatnie zdanie, to jest też o tyle istotne, że jeżeli Europa zostanie jakoś z tego procesu wykluczona, te deklaracje Trumpa w gruncie rzeczy to oznaczają, bo jak on mówi, że on sam jest w stanie zakończyć wojnę, no to Europa jest niepotrzebna w tym procesie, to jeśli Europa zostanie z tego procesu wyłączona, to wtedy w gruncie rzeczy staje się takim polem rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Z podmiotu staje się przedmiotem, no a tego, wydaje mi się, państwa europejskie, szczególnie takie jak Niemcy, zapewne wolałyby
wolałyby uniknąć. W związku z tym to wszystko jest jeszcze przed nami, tu bardzo, jakby to powiedzieć, daleko idące działania mogą zostać podjęte. Może ja zapytam o kwestię motywacji poszczególnych państw, bo mówiliśmy już o Zachodzie, mówiliśmy o Ukrainie i o no właśnie pewnym zmiękczeniu stanowiska w obliczu postawy Zachodu, ale skoro pojawiają się tutaj Chiny, no i oczywiście w grze jest Rosja, no to pytanie o motywację i chęć właśnie tego typu rozwiązania pokojowego, o którym mówiliśmy wcześniej, chęć wprowadzenia go przez te państwa. Jak rozumiem, ten scenariusz, w którym Europa i Chiny kończą wojnę na Ukrainie, a Stany Zjednoczone są z tego procesu wykluczone, no, jest z pewnością korzystny dla Chin pod wieloma względami, szczególnie w obliczu rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. No ale wojna także osłabia zasoby amerykańskie i zasoby europejskie, więc być może jest to także pewna korzyść, żeby ją kontynuować. No i pytanie o stanowisko Rosji. Czy taki układ, o którym mówiliśmy, to znaczy Ukraina, która nie jest w NATO, ale jest przez NATO wspierana, przynajmniej finansowo, i mamy też koncesje terytorialne, te terytoria, które Rosja zajęła, przechodzą właśnie do Rosji. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, które Rosji w pana ocenie by odpowiadało? To nie jest rozwiązanie, które by Rosji odpowiadało, bo Rosja jakby próbuje zupełnie inaczej rysować tę, nazwijmy to, drogę do pokoju. Mianowicie to wynika choćby dość wyraźnie z tego, co Putin powiedział na spotkaniu tej inicjatywy Pasa i Szlaku w Astanie wczoraj. On tam zaproponował w gruncie rzeczy Chinom, ale też i wszystkim innym państwom, bo ta inicjatywa, no, ma taką tendencję rozwijania się, czyli przyjmowania nowych członków, no a żeby celem wspólnego działania było zaprowadzenie nowego porządku w wymiarze globalnym. Ten nowy porządek w wymiarze globalnym, no, w gruncie rzeczy oznacza złamanie znaczenia Stanów Zjednoczonych. I to, co on tam zaproponował, no to po pierwsze partnerstwo z Chinami w tym dziele. Po drugie, powiedział o tym, że ten nowy porządek, on będzie porządkiem inkluzywnym, to znaczy również państwa europejskie, jeśli będą chciały, będą mogły jakby wstąpić do tej nowej formuły. A w związku z tym to jest taka próba, po pierwsze, zakwestionowania tego, o czym mówiliśmy, czyli takiego budowania bipolarnego układu sił, że mamy obóz Zachodu i obóz wokół Rosji i Chin. To jest jakby pójście krok dalej, ale oczywiście, jeżeli by Chińczycy przyjęli tego rodzaju formułę, no to wzmacnia znakomicie pozycję Rosji, bo mamy wtedy partnerstwo rosyjsko-chińskie. To jest coś innego, niż doprowadzenie przez dyplomację chińską do zakończenia wojny, i elementem tego doprowadzenia jest wywarcie pewnej presji na Rosję, bo ten model akurat oznacza w gruncie rzeczy uprzedmiotowienie Rosji. Rosja jest państwem, na które się wywiera presję, i to ta presja doprowadza do rewizji stanowiska politycznego. To jest zupełnie inna formuła relacji między nawet sojusznikami. No w związku z tym tutaj też to jest sprawa jeszcze otwarta. Chińczycy wysyłają różne sygnały. Po pierwsze, umacniają swoje wpływy w państwach Azji Środkowej. To jest dość czytelne. Niedawno podpisali porozumienie z Kirgistanem i z Uzbekistanem o wytyczeniu takiej linii kolejowej, która byłaby przedłużeniem tych połączeń lądowych z Chin do Europy. To jest o tyle ważne, że przez 20 lat negocjowano bezskutecznie przebieg tej trasy kolejowej. Rosjanie starali się to na różne sposoby opóźniać i blokować. No, w obecnych realiach Chińczykom udało się to przeforsować. W tym sensie to jest również ważne, że ta linia omija Rosję. Ona potem przez Morze Kaspijskie prowadzi do linii już zbudowanej z Azerbejdżanu przez Gruzję do Turcji i dalej. To też alternatywnie, bo tam są dwie możliwości. Chińczycy negocjują kupno portu Batumi na Morzu Czarnym, w związku z tym nie można wykluczyć, że ta jedna z tych odnóg będzie prowadziła właśnie przez Morze Czarne, na przykład
do Ukrainy. Tu jest też to jest dyskutowane, ale oczywiście Chińczycy mają alternatywę w postaci też tych połączeń z Turcji przez państwa bałkańskie, Serbię, Węgry, Austrię do Europy Środkowej. W związku z tym tu Chińczycy dość czytelnie realizują politykę umacniania swoich wpływów. Ta pomoc ekonomiczna i też w zakresie systemów podwójnego przeznaczenia dla Rosji, ona jest jakby znacząca, to tego nie należy kwestionować. Na przykład Chińczycy podwoili niemal eksport do Rosji nitrocelulozy, czyli takiego komponentu kluczowego dla produkcji prochu. No, ale jednocześnie też w innych, szeregu innych obszarach oni tam jakby kontrolują skalę tej kooperacji, zajmując rynek rosyjski, bo to jest bardzo wyraźne na przykład na przykładzie przemysłu samochodowego. No, wszystkie te rosyjskie fabryki, które zostały pozostawione jakby przez wycofujące się koncerny zachodnie i azjatyckie z Rosji, one dziś poszukują partnerów chińskich, no bo one zostały przejęte przez państwo i dzisiaj będą takimi przyczółkami technologicznymi, jeśli chodzi o producentów chińskich. Chińczycy zresztą też są głównymi już dostawcami maszyn i urządzeń do Federacji Rosyjskiej, więc w tym sensie te oczywiście zdolności do wywierania presji na Rosję w przypadku Chin są duże. Ale Chiny jakby w sposób dość ograniczony czy oszczędny, tak bym to określił, korzystają z tych narzędzi. To wsparcie dla Rosji nie jest na tyle duże, ażeby Rosja mogła w sposób skokowy osiągnąć przewagę na przykład, ale jest wystarczające, żeby Rosja mogła kontynuować wojnę, bo w konsekwencji zaangażowania Rosji w wojnie jej pozycja względem Chin w sposób oczywisty słabnie. To z czasem Rosja może stać się takim junior partnerem. To rosyjskie elity doskonale zdają sobie z tego sprawę i budują różne scenariusze, jak tego uniknąć. Więc w tym sensie w interesie Chin jest, wydaje się, również coś, co Amerykanie określają mianem gotowania żaby, czyli taką politykę wobec Rosji, gdzie Rosja jest trochę w narożniku, nie ma możliwości kooperacji z Zachodem, jest skazana na współpracę z Chinami, a Chińczycy tę współpracę kontynuują, ale w skali, która Rosji nie daje możliwości jakby wygrania wojny na polu walki. No i jeszcze na dodatek Chińczycy umacniają swoją pozycję w szeregu innych państwach, tam gdzie Rosja do tej pory była silna i gdzie w ogóle uważała na przykład Azję Środkową za obszar swoich wpływów geostrategicznych. No dzisiaj ten obraz już się zmienił. Więc w tym sensie to jest pewien proces. No i oczywiście ten proces paradoksalnie jest korzystny dla Chin, dlatego że przedłużająca się wojna w gruncie rzeczy będzie powodowała to, iż coraz więcej państw będzie uważało, iż tylko zaangażowanie Chińczyków pozwoli na jej zakończenie. I Chiny być może zaczną z tej swojej potencjalności korzystać. Ale wydaje mi się, że jeszcze nie teraz. No to jest jeszcze kwestia zapewne jakiegoś czasu. No, bardzo ciekawie pan nakreślił te różne scenariusze i także różne interesy poszczególnych państw na całym świecie, w zasadzie w tej układance wokół Ukrainy. Ja jeszcze chciałem pana zapytać o ostatni temat, na który się umawialiśmy dzisiaj, to znaczy o kwestię elektrowni jądrowej w Zaporożu. Śledztwo The Moscow Times wykazało, że Rosjanie próbują uruchomić przynajmniej jeden z sześciu bodajże reaktorów tej elektrowni. Jest to bardzo ryzykowne działanie, ponieważ to jest lokalizacja bliska frontu, to znaczy jakakolwiek gdzieś zagubiona rakieta, która by uderzyła w tę elektrownię, mogłaby spowodować ryzyko skażenia atomowego. Mamy także kwestię dostarczania paliwa nuklearnego właśnie w warunkach wojennych. Jednak właśnie to śledztwo oparte także na rozpoznaniu satelitarnym pokazuje, że Rosjanie starają się doprowadzić
w to miejsce sieć energetyczną, starają się doprowadzić wodę niezbędną do chłodzenia reaktorów tej elektrowni, czyli z pewnością starają się ją uruchomić. Jakie cele mogą mieć właśnie związane z nią? Bo już nieraz mowa była o tym, że właśnie straszenie atomem ze strony Rosji nie wygląda tylko w ten sposób, że to jest bezpośrednio mowa o użyciu broni atomowej, ale także polegało ono na tym, że właśnie było pewne zamieszanie wokół tej elektrowni, które miało wpłynąć na decydentów zachodnich, także na społeczeństwa zachodnie w taki sposób, żeby no, nie prowadzić się do eskalacji na Ukrainie poprzez wspieranie Ukrainy. Paradoksalnie wydaje się, że te działania, o których Pan mówi, one się wpisują w tą logikę pewnych przygotowań do zakończenia wojny. Chociaż oczywiście to są działania bardzo ryzykowne. One wynikają nie tylko z bliskości elektrowni zaporowskiej do linii frontu, ale przede wszystkim z faktu, że Rosjanie zniszczyli Tamę w Nowej Kachowce i w tym sensie mogą mieć znaczące problemy z systemami chłodzenia tychże reaktorów. No, elektrownie atomowe potrzebują gigantycznej ilości wody, zapora jest nieodbudowana, w związku z tym mogą być z tym problemy, tak się uważa. No i teraz wróćmy do kwestii roboczo, którą możemy określić mianem elektrownia zaporowska, a zakończenie wojny. To jest kilka opcji. Po pierwsze, Rosjanie mogą uważać, czy mogą być coraz bardziej pewni, że utrzymają kontrolę nad tym terenem już po zawarciu jakiejś formuły zawieszenia broni czy pokoju, i w tym sensie uznali, że mogą to zacząć przygotowania do uruchomienia tychże reaktorów. Mogą również używać tego jako pewne narzędzie presji na Ukrainę i państwa Zachodu, i to dwojakiego rodzaju. I w takim wymiarze pozytywnym, i w takim wymiarze, powiedziałbym, negatywnym. Pozytywnym to jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie. O co tu chodzi? Mianowicie musimy pamiętać, że w wyniku ataków rakietowych rosyjskich Ukraina straciła znaczącą część swojego systemu energetycznego. Znaczy, Rosjanie w tym roku atakują elektrociepłownie. Przede wszystkim około 90% elektrociepłowni już zostało zniszczonych. Ich odbudowa nie jest możliwa w krótkim czasie. Ukraina już importuje od początku roku znaczące ilości energii elektrycznej. A jeszcze w ubiegłym roku rząd w Kijowie uważał, że eksport energii elektrycznej może być jakimś elementem dodatkowych środków do ukraińskiego budżetu. To się dzisiaj zmieniło. To ma oczywiście też negatywny wpływ, jeśli chodzi o zdolności Ukrainy do produkcji broni i uzbrojenia, ale przede wszystkim jeśli chodzi o perspektywę no, przetrwania zimy, która siłą rzeczy nastąpi. No, w związku z tym Rosjanie mogą używać takiego argumentu, że część energii elektrycznej z tej elektrowni może być dostarczana na potrzeby ukraińskie, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. Te warunki są tutaj do określenia. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w czasie tych ostatniej konferencji pokojowej w Szwajcarii, zorganizowanej przez Szwajcarię na propozycję strony ukraińskiej, kwestia elektrowni Zaporoży była jednym z tych trzech punktów, wokół którego debatowano i wokół którego te prawie 100 państw świata osiągnęło porozumienie. I tam przyjęto taką formułę, że ta elektrownia powinna jakby być wyłączona ryzyko związane z funkcjonowaniem tej elektrowni jest tak duże, że ona nie powinna być przedmiotem jakby wojny czy celem działań wojennych. Więc w tym sensie to, co robią Rosjanie, znając też ich przewrotność, może kończyć się taką propozycją jakby wspólnego zarządzania i gwarantowania przez Rosję tego, że ta elektrownia nie będzie właśnie czynnikiem ryzyka i to
ryzyka przekraczającego kwestię Ukrainy i trwającej wojny. No jest jeszcze oczywiście druga strona tego samego medalu, a mianowicie Rosjanie już w 2022 roku, i to wraca w różnych takich wątkach, które się pojawiają w rosyjskich mediach, oni używali argumentu o tak zwanej brudnej bombie, którą przygotowuje strona ukraińska. To miało miejsce w czasie ofensywy ukraińskiej na Chersońszczyźnie. Rosjanie w ten sposób sygnalizowali Zachodowi, że jeżeli nie powstrzyma Ukraińców, to mogą mieć miejsce coś, co można określić mianem incydentu w elektrowni atomowej właśnie na Zaporożu. I jak pamiętamy, ta ofensywa ukraińska bardzo skuteczna w pierwszej fazie, ona się w pewnym momencie w sposób dość zagadkowy zatrzymała. Zdaniem niektórych ekspertów właśnie to był wynik tej rosyjskiej presji wywieranej na dyplomację amerykańską przede wszystkim. W związku z tym tu też nie można wykluczyć tego, że tymi działaniami Rosjanie sygnalizują gotowość jakby użycia ponownie tego narzędzia, mam tutaj na myśli presję, no właśnie po to, żeby wymusić jakieś korzystne dla siebie rozwiązania polityczne. A tymi korzystnymi rozwiązaniami politycznymi, no mogą być te rozwiązania, o których mówimy od samego początku naszej rozmowy, czyli przyjęcie jakiejś formuły zakończenia wojny na Ukrainie. I tu znowu Węgry odgrywają istotną rolę, bo jak wiemy, dyplomacja węgierska utrzymuje stałe kontakty z rosyjskim MSZ-em i Szijjártó rozmawiał z Ławrowem. W związku z tym nie można wykluczyć, to trzeba mieć więcej danych, na razie ich nie ma, że Rosjanie właśnie w ten sposób też przygotowują się i swoich partnerów negocjacyjnych, zarówno sojuszników, jak i rywali, do tego momentu, kiedy rozpoczniemy jakieś rokowania w sprawie najpierw zawieszenia broni, a potem być może zawarcia traktatu pokojowego. To się zresztą też wpisuje w taką wizję, że Rosjanie utrzymują swoje zdobycze terytorialne, no ale kreują się na gwaranta stabilizacji i w tym sensie ta elektrownia może być paradoksalnie takim czynnikiem jakby łączącym, a nie dzielącym. Brzmi to dość dziwnie, no ale Rosjanie są mistrzami w tego rodzaju rozgrywkach i mogą takich argumentów właśnie używać, bazując na takim poczuciu czy obawie państw zachodnich przed destabilizacją sytuacji. Oni uważają, że Ukraina jest państwem potencjalnie podlegającym trendom destabilizacyjnym, a w tym sensie, no, tak abym powiedział, stabilizująca rola Rosji, brzmi to kuriozalnie, ale na Zachodzie może być przyjęta jako rozwiązanie, no, choćby taktycznie dopuszczalne. Mówi pan, że Rosjanie są mistrzami tego typu rozgrywek. Ja mam wrażenie, że pan po mistrzowsku analizuje właśnie wielopoziomowo tego typu wydarzenia. Także bardzo cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać mimo pana urlopu, żeby no, dalszy czas odpoczynku nie był przerywany tego typu nagraniami i koniecznością także oczywiście no, zapoznawania się z bieżącymi wydarzeniami. Myślę, że na tym skończymy nasze dzisiejsze perspektywy wschodnie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam do tego, żeby śledzić i subskrybować nasz kanał Układu Sił i oczywiście oglądać Perspektywy Wschodnie. Dziękuję i do zobaczenia.